Cześć, a dzisiaj będzie taki unboxing. Chciałem też pochwalić się paczką, którą dostałem od jednego z widzów, tak? Może być jakiś znajomy, trochę z internetu się zrobił. Prowadzi sklep kelop.pl z zamkami, między innymi od niego też mam tego Multiloka MT5 Plus pożyczonego. Na długo mi pożyczył ten zamek, bo już trochę mi głupio go trzymam, go już będzie z ponad miesiąc spokojnie, ale powiedział, że jeszcze mogę go trochę potrzymać. Na razie zrobiłem sobie przerwę z tym Multilokiem, bo muszę trochę się poduczyć, otworzyć trochę innych zamków, żeby do niego wrócić i złapać trochę dystansu, bo już mi zaczęło to trochę irytować. Dobra, próby otwarcia nieudane. Okej, otwórzmy, zobaczymy co tutaj mam. Patrzcie, jedna rzecz na pewno to jest zamek, który Robert prosił, żebym spróbował go spikować, bo coś tam spinami się nie ustawiło, ale, czekajcie, tak tylko to widać, łapę. Och, rewelacja. Zobaczcie, ale będę miał wypas podkładochę na elementy zamków. No, a teraz już nie będzie lipy. Idzie otwarcie zamka, to już będzie gdzie kłaść te wszystkie elementy. No i może wreszcie tego nauczę, zwłaszcza, że pochwalę się wam przy okazji, że nabyłem też z Chin taki zestaw do otwierania, wypatraszania, zdejmowania omek. Opiszę go innym razem, co tu jest i do czego służy. A tymczasem zobaczmy, co mam. O, to jest polski zamek, polskiej konstrukcji. On jest klasy A, ale tutaj się kolega mówi, że prawdopodobnie te inne zamki, bo to i B i C klasa też jest tego producenta. Będę go otwierał, to opiszę. Mówi, że najprawdopodobniej różni się tylko moc odpornością na wyłamania, na rozwiercenia. Natomiast zamek prawdopodobnie jest taki sam we wszystkich tych piny i jakby klasa samego klucza, samego zamka w środku. No tu rewelacja, dzięki wielkie, bo to jest coś, czego w ogóle, powiem szczerze, długo nie miałem. Poczekajcie, bo dopiero w tym zestawie chińskim, który pokazywałem, to się zanabyłem to i w ogóle ciężko mi było znaleźć tego nazwę, tych przepychaczy też. Och, rewelacja do różnych zamków. Dzięki wielkie za to. To służy do tego, że jak wypotraszamy zamek, to jest to coś, czego ja jakby nie potrafię robić, ale już obiecuję, że będę się uczył tego i z wykorzystaniem tych narzędzi powinno mi się udać. Wyjmujemy środkowy kor i rdzeń ten z pinami i nie wypadają te piny ze sprężynki, nie wyskakują. No, nie robi się, bym powiedział brzydko, ale bałagan. Dzięki tym elementom. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Jest coś, co mi się na pewno przyda. I zamek. Ten zamek, który z tego, co kolega mówił, prosił mnie, żebym spróbował go spikować. Ponieważ tutaj coś nie tak poszło z ustawianiem pinów. No cóż, na pewno spróbuję to zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda. Też multiloki są dosyć trudne. To są nawet najprostsze. Więc tak. Mam dwa zamki do zabawy, mam takie przepychacze do tych rdzeni, no i podkładkę, super, dzięki wielkie za to wszystko. I cóż, no dzisiaj będzie taki odcinek, no spróbujmy może jedną rzecz zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda tak ad hoc, ale spróbuję tak na szybko powalczyć z tym oto zamkiem. To jest na klucz standardowy, klasyczny. Taki układ tych. Czekajcie, trochę nie jestem na to przygotowany. Spróbujemy go po prostu dzisiaj tylko na szybko zrejkować. Zobaczymy, co on na rejkowanie. I dobra, takim spróbujemy rejkiem go przeatakować. Zobaczymy, co to, z czym go się. Ostatnio mi się rake złamał, jeden City Rake.
Jeszcze czekam na nowy. No dobra. Także Robercie, zamek jest w tej klasie, jak widzisz, do niczego. On po prostu, ja go wyjąłem z pudełka, spróbowałem rejkować, w zasadzie trwało to może sekundę i zamek jest otwarty. Tutaj na innym filmie, to teraz na tym przykładzie pokażę, to mój błąd, bo nie pokazałem tego loba, na którym pokazywałem Piggana, że on z tyłu nie ma niczego i dlatego tutaj, ja go kiedyś wypatroszyłem i dlatego też tutaj to lata luzem, tak, tych elementów nie ma. A ktoś mówi, że tam jest taki system, że klucz trzeba do końca włożyć i dopiero ten zamek się przekręca. Otóż nie, zobaczcie na tym przykładzie. Są takie systemy, w multiloku chyba takie coś jest na pewno, że faktycznie trzeba klucz włożyć albo na przykład jakiś element cienki do końca po spikowaniu, żeby przekręcić zamek. No tutaj tego robić nie trzeba, w lobby też nie trzeba. No nic, dobra. Tego tutaj sobie przekręcimy. Pięknie działa. No cóż, dobra. I wstawię, nie pamiętam nazwy firmy. Niestety, tu jest ten metal. Jest pewnie coś z metalem. No niestety zamek tak na tą chwilę słabiutki. Może C, klasa jednak jest inna. Dobra, to tyle. Dzięki wielkie, Robercie, zamieszczę link do sklepu, bo naprawdę fajnie gościu ma pojęcie i robi, i sprzedaje dobre zamki, tak? Nie ma, to multiloki to przede wszystkim, który współpracę podejmuje. Z nimi naprawdę fajna sprawa. Dobra. To tyle, dzięki wielkie. Trzymajcie się.